Tajlandia ma ponad 513 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy 70 milionów mieszkańców. Bangkok jest stolicą i największym miastem Tajlandii. Liczy około 10,5 miliona mieszkańców. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od świątyni Złotego Buddy, wybudowanej na skraju dzielnicy chińskiej w 2010 roku. Posąg Złotego Buddy ma 3 metry wysokości i waży około 5,5 tony. Uważa się, że jest to największy na świecie posąg Buddy wykonany ze złota. Powstał w okresie królestwa Sukhothai w XIII lub XIV wieku. W XVIII wieku, w okresie najazdu birmańskiego, pokryto go gipsem w celu uchronienia przed rabunkiem i pozostawał w zapomnieniu przez 200 lat. W 1955 roku podczas przenoszenia posągu dźwigiem pękły liny. Posąg spadł na ziemię, krusząc gips i odsłaniając metaliczny rdzeń. W Chinatown odwiedzamy również największy w Bangkoku targ kwiatowy. Dojeżdżamy pod Wielki Pałac Królewski, który jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Tajlandii. To kompleks budynków leżących w historycznym centrum Bangkoku. W skład kompleksu wchodzi świątynia szmaragdowego Buddy. Tu widać ją z zewnętrznego dziedzińca. Brama prowadząca z zewnętrznego na środkowy dziedziniec. Złota Chedi, mieszcząca kawałek mostka z piersi Buddy. Chedi to tajska nazwa stupy buddyjskiej. Budowla w głębi o zielonkawym odcieniu to biblioteka. Demony zwane Yaksha, broniące wejścia do świątyni szmaragdowego Buddy, jest ich 6 par. Budynek biblioteki, a obok królewski panteon. Wschody do drzwi biblioteki, których strzegą demony. Bibliotekę wybudował król Rama I w 1789 roku. Obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania. Jest w nim posadzka ze srebra, a w skrzyni wyłożonej macicą perłową przechowuje się święte pisma Buddy. Kopia kambodżańskiej świątyni Angkor Wat. Król Rama IV kazał ją wybudować w okresie, gdy Kambodża była częścią Tajlandii. Świątynia miała uzmysławiać poddanym, jak wielkie jest jego królestwo. Podtrzymywana przez olbrzymy złota Chedi z potrójnie wciętymi narożnikami. Ma 16 metrów wysokości i upamiętnia ojca króla Ramy I. Druga, bliźniacza złota Chedi, upamiętnia jego matkę. Panteon królewski. Wewnątrz znajdują się naturalnej wielkości posągi królów z dynastii Chakri. Wejście do galerii Ramakien. Ramakien to tajska wersja poematu Ramayana. Galeria otacza teren świątynny i na całej długości wynoszącej 1900 metrów pokryta jest malowidłami ściennymi.
Przedstawiają one sceny z poematu Ramakien, a także scenki z życia zwykłych Tajów. Wiele malowideł jest złoconych. Ołtarz chińskiej bogini miłosierdzia Guan Yin. Buddyści ofiarowują jej kwiaty lotosu. Najważniejszy budynek w zespole świątynnym, wybudowany przez króla Ramę I w 1782 roku. W nim znajduje się posążek szmaragdowego Buddy. Wewnątrz nie wolno fotografować ani filmować, można to natomiast zrobić z zewnątrz. Posąg szmaragdowego Buddy ma 66 cm wysokości i w rzeczywistości jest wykonany z jadeitu. Jesteśmy teraz w drugiej części kompleksu, w której mieści się zespół budynków pałacowych. To budynek rezydencji królewskiej, wybudowany w 1877 roku przez króla Ramę V w stylu europejskim, ale pokryty dachem w stylu tajskim. Od 1946 roku pałac nie jest oficjalną siedzibą króla Tajlandii. Obecnie w budynku jest sala audiencyjna oraz sale, gdzie są przechowywane prochy członków rodziny królewskiej. Żołnierz Gwardii Królewskiej. Budynek, w którym mieściła się pierwsza sala tronowa z tronem zdobionym macicą perłową, a także łoże królewskie zdobione w ten sam sposób by pasowało do tronu. Niedaleko Wielkiego Pałacu znajduje się Wat Po, albo świątynia leżącego Buddy. Jest to jedna z sześciu świątyń w Tajlandii, zaliczana do świątyń królewskich o najwyższej randze. Posąg przedstawia Buddę wchodzącego w stan nirwany. Zbudowany jest z cegły i pokryty cienką warstwą złota. Budda spoczywa na trójwarstwowym postumencie, w którym znajdują się prochy króla Ramy I. Posąg ma 46 metrów długości i 15 metrów wysokości. Stopy 4,5-metrowej długości są pokryte 108 symbolami związanymi z Buddą. Do mis odwiedzający wrzucają monety dla zapewnienia sobie pomyślności. Ci strażnicy to ponoć figury przedstawiające Marco Polo. A to chińscy strażnicy pilnujący wejścia na teren, gdzie znajdują się pięknie zdobione płytkami ceramicznymi cztery czedi o 42-metrowej wysokości, dedykowane czterem pierwszym królom z dynastii Chakri. W klasztorze przy świątyni jest 400 posągów Buddy. Liczne małe czedi o wysokości 5 metrów. 71 takich czedi wybudowano za czasów króla Ramy III. Po południu wybraliśmy się na rejs łodzią po rzece Chao Phraya i kanałach zwanych klongami. W przeszłości klongi stanowiły podstawę systemu komunikacyjnego w Bangkoku, przez co zyskały miasto miano Wenecji Wschodu. Wiele klongów zasypano, zamieniając je na ulice. Thank you.
zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym karmi się ryby. Wystarczyło wrzucić kilka bułek i od razu pojawiło się ich mnóstwo. Na czerwonym słupku stoi domek dla duchów. Na betonowym pomoście wyleguje się okazały legwan. Bogini miłosierdzia Guan Yin. Z kanałów wypływamy na rzekę Chao Phraya. Świątynia świtu jest zwieńczona bogato zdobioną wieżą o wysokości 70 metrów. Otaczają ją cztery mniejsze wieże. Tego typu wieże noszą nazwę prang i są charakterystyczne dla architektury khmerskiej. Luksusowy apartamentowiec Ban Chao Phraya. Hotel Millennium Hilton z barem na 32 piętrze, oferującym panoramiczny widok na centrum stolicy Tajlandii. Tu kończymy rejs po rzece i kanałach. Wieczorem oglądamy pokaz tajskiego tańca klasycznego. Tutaj mamy okazję zobaczyć, jak wytwarza się cukier palmowy. Produkcja polega na odparowaniu zagotowanego soku palmowego, otrzymywanego z wielu różnych gatunków palm. Jesteśmy około 100 km od Bangkoku w miejscowości Dam Noen Saduak i popłyniemy kanałami na pływający targ. Kanały wykopano w 1866 roku. Mają one 32 km długości. Nad kanałami wznoszą się domy mieszkalne.
Płynąc łodzią, można obserwować tradycyjne domy, otaczające je ogrody i sady. Dotarliśmy do pływającego targowiska. Stragany stanowią długie drewniane łodzie zwane sampanami, którymi wiosłują najczęściej kobiety. Na łodziach są pamiątki, świeże owoce, warzywa. W garkuchniach na łódkach przyrządzane są także potrawy tajskiej kuchni. Dziś Tajowie w zasadzie nie handlują już na rzekach. Takie pływające targi funkcjonują przede wszystkim jako atrakcja dla turystów. Cmentarz wojenny w Kanchanaburi. Pochowano tu około 7 tysięcy alianckich żołnierzy, którzy zginęli podczas morderczej budowy Kolei Śmierci. Spoczywają tu przede wszystkim Brytyjczycy, Australijczycy i Holendrzy. Jesteśmy w restauracji na tratwie płynącej w kierunku słynnego mostu na rzece Kwai. Wiele takich restauracji pływa po rzece.
oddali już widać most na rzece Kwai. Most rozsławił film z 1957 roku pod tytułem Most na rzece Kwai, który wśród wielu nagród zdobył również 7 Oscarów. Po moście można się przespacerować lub przejechać turystyczną kolejką. Udajemy się na przejazd koleją śmierci, a po drodze trafiamy na stadko małp. Kolej birmańska, znana również jako kolej śmierci, to linia kolejowa o długości 414 km, łącząca Tajlandię z Birmą. Została wybudowana przez Cesarstwo Japońskie w czasie II wojny światowej w latach 1942-1943. Przy budowie pracowało około 60 tysięcy jeńców wojennych z wojsk alianckich i około 250 tysięcy robotników przymusowych z krajów azjatyckich podbitych przez Japonię. Śmierć poniosło ponad 100 tysięcy osób. Jedziemy teraz do Ayutthayi, a po drodze ciekawostka – stragan ze szczurami wodnymi, które są wyłapywane na ryżowiska. Ayutthaya została założona w połowie XIV wieku. Bardzo szybko się rozwijała i na przełomie XVII i XVIII wieku liczyła około miliona mieszkańców, czyli tyle, ile ówczesny Londyn i Paryż razem wzięte. W wyniku najazdu Birmańczyków w 1767 roku miasto zostało zrujnowane. Opuszczone przez mieszkańców powoli zarastało dżunglą. Jesteśmy przy ruinach świątyni buddyjskiej Wat Chai Watanaram. Wchodzi ona w skład parku historycznego Ayutthaya. Została wybudowana w 1630 roku w stylu khmerskim. Centralny prąg świątyni ma 35 metrów wysokości. Wokół niego rozmieszczono 8 czedi. Zewnętrznej ściany stało 120 posągów Buddy, prawdopodobnie pomalowanych na czarno i złoto. Świątynia została zniszczona przez Birmańczyków w 1767 roku i później służyła jako źródło materiałów budowlanych. Ta dewastacja trwała aż do utworzenia parku historycznego Ayutthaya w 1982 roku. Chai Watanaram była świątynią królewską, w której królowie odprawiali ceremonie religijne. Tutaj też kremowano członków rodziny królewskiej. Mniej więcej w połowie wysokości prangu znajdują się wejścia, do których prowadzą strome schody. Wihan Mongkon Bopit. Wihan to rodzaj budowli sakralnej, w której jest sala modlitewna i posągi Buddy. W
wewnątrz znajduje się 12,5-metrowy posąg Buddy, wykonany z brązu w 1538 roku. Jest on jednym z nielicznych posągów, który przetrwał najazd armii birmańskiej. A to wizerunki Buddy, które wierni oklejają złotymi płatkami, co jest popularnym aktem gromadzenia zasług. Niedaleko Bihanu znajdują się pozostałości świątyni Prasisanpet, wybudowanej pod koniec XIV wieku. Była ona częścią kompleksu Pałacu Królewskiego i odbywały się w niej ceremonie religijne z udziałem króla. Trzy wysokie czedi były przeznaczone na prochy monarchów. Zostały wybudowane w klasycznym cejlońskim stylu. Pozostałości sali Chomtong, w której mnisi studiowali nauki buddyjskie, jej wysokie mury i dwa rzędy filarów nadal stoją. W świątyni znajdował się 16-metrowy posąg stojącego Buddy, pokryty 350 kg złota. Zostało ono zrabowane po zdobyciu Ayutthayi przez Birmańczyków. Na terenie świątyni nie przebywali mnisi, gdyż rodzina królewska traktowała ją jako prywatne miejsce modłów i uroczystości. Z Ayutthayi przejechaliśmy do Pitsanulok i wybraliśmy się na wieczorną przejażdżkę rikszami po mieście. Podobnie jak widziane wcześniej szczury wodne, tak i te larwy i owady są przeznaczone do spożycia. Popisy kucharza w lokalnej restauracji. Oglądaliśmy tu pokaz latające warzywa. Rankiem udajemy się do buddyjskiego kompleksu klasztornego Prasiratana Mahathat. Kompleks został założony w 1357 roku w okresie Królestwa Sukhothai. Na terenie świątyni zgromadzono m.in. liczne posągi Buddy. Prang ze statuą stojącego Buddy i pozłacanym wierzchołkiem ma 36 metrów wysokości. Wejście do Vihanu Atarot ozdobione wstawkami z macicy perłowej. W środku jest wykonany z brązu i pozłacany posąg Buddy, najbardziej czczony po posągu szmaragdowego Buddy. Posąg powstał w XIV wieku. Budda jest tu przedstawiony w pozie zwanej Pokonanie demona Mary. Wielu Tajów uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych przedstawień Buddy w Tajlandii. Thank you.
Jesteśmy już 450 km na północ od Bangkoku. Rowerami jedziemy do parku historycznego Sukhothai o powierzchni 70 km kwadratowych. To otoczony fosą kompleks pałacowo-świątynny Wat Mahat Hat. Kompleks rozbudowywany przez kolejnych władców rozrósł się w potężny zespół z wieloma czedi i licznymi budynkami świątynnymi. Sukhothai było pierwszym państwem tajskim ze stolicą o tej samej nazwie. Istniało w latach 1238-1438, to jest 200 lat, do czasu, gdy zostało podbite przez królestwo Ayutthaya. Miasto Sukhothai w okresie swojej świetności liczyło około 80 tysięcy mieszkańców. Zostało opuszczone najprawdopodobniej na przełomie XV i XVI wieku. Rzeźby pielgrzymów kroczących u podstawy głównej czedi. Jest ich 168. Dziewięciometrowej wysokości posąg stojącego Buddy. Po drugiej stronie głównej czedi stoi drugi taki posąg. Na platformie stoi główna czedi wybudowana w 1345 roku. Ma kształt pąka lotosu, co jest charakterystyczną cechą sztuki architektonicznej z okresu Sukhothai. Wat Mahat Hat była główną świątynią miasta i królestwa Sukhothai. Kilkaset metrów od Wat Mahat Hat znajduje się Wat Sisavai, pochodząca z przełomu XII i XIII wieku. Początkowo składała się z trzech prangów i była świątynią hinduistyczną poświęconą Shiwie. Później została przekształcona w świątynię buddyjską. Yoni, symbol hinduskiej bogini Devi, źródła życia. W jednym z prangów jest lingam reprezentujący boga Shiwę. Środkowy prang ma 15 metrów wysokości. Wielogłowy wąż Naga. A to inna część parku historycznego Wat Sasi, wzniesiona na wyspie w końcu XIV wieku. Przed główną czedi wybudowaną na prochy jednego z królów Sukhothai znajduje się posąg Buddy w pozycji zwanej Ujarzmienie demona Mara. Przed inną czedi posąg kroczącego Buddy. Z Sukhothai jedziemy do miasta Masai, położonego najdalej na północ Tajlandii. Masai przekraczamy granicę z Birmą, której obecna nazwa to Mianma. Odwiedzimy miasteczko Takilek. Miasto liczy około 52 tysięcy mieszkańców. Przejście graniczne w Takilek było wykorzystywane w handlu narkotykami na terenie tzw. Złotego Trójkąta. Przygraniczne targowisko po stronie birmańskiej.
jedna z większych buddyjskich świątyń w mieście, Wat Thai Yai. To świątynia grupy etnicznej Shan spokrewnionej z Thaiami. Wnętrze urządzone jest w zupełnie innym stylu niż w sąsiadującej Tajlandii. Charakterystyczną cechą tej świątyni są dekoracje świetlne. Stoisko z benzyną do motorowerów. Liście betelu. Żucie betelu jest bardzo popularne. Wchodzimy w wąskie uliczki biednej dzielnicy miasta. Mieszka tutaj mniejszość tajska. Mianma należy do grupy najbiedniejszych krajów w Azji. Roczny produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca nie przekracza 1500 dolarów. Jej gospodarka oparta jest na uprawie ryżu oraz przemyśle spożywczym i drzewnym. Motorowymi rikszami jedziemy na dalsze zwiedzanie Takilek. Panorama miasta z jednego ze wzgórz. Replika stupy Szwedagon, oczywiście w znacznie mniejszej skali. Oryginał jest w stolicy Mianmy, Yangunie i ma 99 metrów wysokości. Wokół stupy są wizerunki Buddy odpowiadające kolejnym dniom tygodnia. Urodzeni w poszczególnych dniach zapalają kadzidełko i wkładają kwiaty do wazonu odpowiedniemu Buddzie w celu zapewnienia sobie pomyślności. Buddów jest 8, gdyż środa ma do godziny 18 jednego Buddę, a po 18 innego. Jesteśmy teraz przed świątynią Białego Słonia. Posąg Buddy wykonany z białego jadeitu. Wróciliśmy na przejście graniczne Mianma-Tajlandia i przechodzimy do Ma Sai. Jesteśmy teraz w mieście Chang Saen i oczekujemy na rejs łodzią po rzece Mekong. To małe nadrzeczne miasteczko leży u zbiegu granic trzech państw – Tajlandii, Mianmy i Laosu. Do XIII wieku było głównym miastem Królestwa Lanna, zanim jego stolica nie została przeniesiona do Chiang Rai.
płyniemy łodzią po rzece Mekong, po drugiej stronie jest Laos. Kasyna po stronie birmańskiej. Przybijamy na krótko do laotańskiego brzegu, by odwiedzić nadgraniczne targowisko. Wybraliśmy się do skansenu, w którym można spotkać się z przedstawicielami tajlandzkich plemion górskich. To chaty należące do plemienia Akha. Niski poziom wykształcenia i niechęć do integracji powodują, że jest to najbiedniejsze plemię silnie dyskryminowane przez inne. Tutaj z kolei są przedstawiciele plemienia Yao, zwanego też Mien. Posługują się pismem chińskim i wyznają taoizm. W tej części przebywają przedstawiciele plemienia Lahu, zwanego też Meser. Plemię należy do najbardziej zasymilowanego ze społecznością Tajów. Jesteśmy teraz u plemienia Padaung. To najbardziej znane plemię, którego kobiety noszą metalowe obręcze na szyjach. Z tego powodu plemię jest często określane mianem długie szyje. To wielowiekowa tradycja, która według legendy wzięła się stąd, że na plemię napadały tygrysy i chwytały ludzi za gardło. Żeby uchronić bezbronne kobiety, wódz nakazał ochraniać szyję mosiężnymi obręczami. Zgodnie z tradycją, pierwsze dwie obręcze zakładano dziewczynkom, kiedy ukończyły 5 lat, potem co 3 lata dokładano kolejne do 25 roku życia lub do wyjścia za mąż. W rzeczywistości noszenie obręczy nie prowadzi do wydłużenia szyi. Pod ich wpływem dochodzi do obniżenia obręczy barkowych, co daje optyczny efekt długiej szyi. Podobno w Birmie ten zwyczaj został zabroniony, natomiast w Tajlandii rozwija się najlepsze na potrzeby turystyki. W pobliżu Chiang Rai znajduje się świątynia buddyjska, ze względu na swój wygląd zwana Białą Świątynią. Do świątyni prowadzi mostek, który zaczyna się w piekle, z którego wystaje las powykręcanych dłoni. W środku są mroczne wizerunki Michaela Jacksona, Harry'ego Pottera, Supermana, obrazy wojny nuklearnej i atak terrorystyczny na wieżę World Trade Center. Ma to zwracać uwagę na zło jako element natury ludzkiej. Niestety wewnątrz nie wolno filmować ani fotografować.
kompleks budynków w całości zaprojektował i ufundował z prywatnych środków artysta Chalermchai Kosit-Pipat, uważany za jednego z najwybitniejszych tajskich artystów. Budowę rozpoczęto w 1997 roku, a jej zakończenie zakładane jest na rok 2070. Docelowo kompleks ma liczyć 9 białych świątyń. W 2014 roku biała świątynia została uszkodzona w wyniku trzęsienia ziemi, ale dzieło jest nadal kontynuowane. W tym złotym budynku mieszczą się toalety. Sadzawka ze znakami zodiaku, do której odwiedzający wrzucają monety w intencji ponownej wizyty. W centrum rękodzieła oglądamy proces produkcji papierowych parasoli, które są malowanymi ręcznie małymi dziełami sztuki. Wytwarza się tu także wachlarze. A to liście morwy i kokony jedwabników. Krosno, na którym ręcznie tkany jest jedwab. W centrum rękodzieła pracują także rzeźbiarze w drewnie. Wczesnym rankiem wyjechaliśmy na wzgórze nad miastem na karmienie mnichów. Mnich żyje z tego, co dostanie od innych. Przygotowywane są więc rzeczy, których mnisi potrzebują, a wierni mogą je kupić i wręczyć. Wśród darów jest głównie jedzenie, ale także środki czystości, tkaniny, a nawet papier toaletowy. Idziemy do świątyni Do-Isutep, do której trzeba się wspiąć po 309 stopniach. Leży ona na wzgórzu nad Chiang Mai na wysokości 1073 metry. Falująca wężowa balustrada jest uosobieniem mitycznego węża Naga. Miejsce, na którym wybudowano świątynię, jest nieprzypadkowe. Według legendy wypuszczono do dżungli białego słonia, na grzbiecie którego umieszczono relikwie Buddy. Słoń dotarł do tego miejsca, trzykrotnie zatrąbił i padł nieżywy. Uznano to za święty znak i wzniesiono tu świątynię. Pierwszą stupę postawiono pod koniec XIV wieku i w ciągu wieków cały kompleks rozbudowywano i wielokrotnie przebudowywano. Złote parasole otaczające główną czeli. Sercem kompleksu jest złocona czeli. Tajowie wierzą, że złożono w niej kość z ramienia Buddy przyniesioną przez białego słonia. Czeli ma 24 metry wysokości. Posąg białego słonia upamiętniający legendę.
góry rozciąga się widok na Chiang Mai. Miasto liczy około 130 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy w obozie słoni Mae Taman. Takich obozów w okolicy Chiang Mai jest kilkanaście, w tym przebywa 60 słoni. Można tu odbyć przejażdżkę na grzbiecie słonia. Jesteśmy właśnie na takiej przejażdżce, która wiedzie przez rzekę i dżunglę. Słoń porusza się bezszelestnie, co zawdzięcza swoim miękkim stopom wyposażonym w poduszki. Słoń indyjski jest nieco mniejszy od słonia afrykańskiego. Waży do 5 ton, ma około 3 metrów wzrostu w głębie i ma znacznie mniejsze uszy. Doskonale pływa i chętnie zażywa kąpieli. Ciąża trwa około 21 miesięcy, po których na świat przychodzi jedno młode o wadze około 100 kg. Matka karmi je 8 do 10 miesięcy. W warunkach hodowlanych żyje od 40 do 60 lat. W obozie przygotowano też dla turystów pokaz umiejętności słoni. Słonie indyjskie są zwierzętami o łagodnym usposobieniu, dają się łatwo oswajać i tresować. Są też używane jako zwierzęta robocze. Tutaj można poczęstować słonia bananem. Korzystamy z okazji, by odbyć krótką przejażdżkę bryczkami zaprzężonymi w woły. Obóz oferuje jeszcze jedną atrakcję przygotowaną dla turystów. Jest nią spływ na bambusowych tratwach rzeką Mae Tang.
spływie Tatrami pora na wizytę w ogrodzie orchidei. Wizyta w tym ogrodzie kończy nasz pobyt w okolicy Chiang Mai. Nocnym ekspresem wracamy do Bangkoku, by stamtąd przejechać do wypoczynkowego kurortu Pattaya. Pattaya jest znana z seksturystyki. W 2018 roku odwiedziło ją prawie 10 milionów turystów. Miasto leży nad Zatoką Tajlandzką i liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Woking Street to dzielnica rozrywkowa i czerwonych latarni. Program wycieczki obejmował 4 dni odpoczynku w tym hotelu. W trakcie pobytu w Pattaji byliśmy na rewii transwestytów. Występów nie wolno było filmować. Nocny przejazd przez Pattaję. Do lat 60. XX wieku Pattaya była rybacką wioską. Turystyka rozpoczęła się tu w czasie wojny wietnamskiej, gdy na relaks i wypoczynek zaczęli przybywać żołnierze armii amerykańskiej. Pobyt w Pattaji kończy naszą podróż po Tajlandii.